Miedziowicą już na murawie stadionu przy ulicy Startowej. No i rekord Bielsko-Biała. Zmiana między słupkami, zmiana w ramce. Krzysztof Żertka dzisiaj rozpoczyna od pierwszej minuty. Uwaga, już rozpoczynał od strzału na bramkę rywali. Ale nie tym razem. Tym razem rekord od defensywy, od obrony będzie budował pierwszy atak w tym dzisiejszym spotkaniu. No myślę, że zapowiada się ciekawe spotkanie. Sporo młodzieży na boisku tak, dzisiaj. Jest. To jest myślę, z jednej, z drugiej strony. I właśnie jeden z tych młodych graczy, Jan Ciuczka, strzelał na bramkę 20 sekunda, rywala. Świetnie sobie to zapowiada, tak. Posmyk do Kusztala. Teraz błąd Ciuczka, pokazuje się Nowak. Tomasz Nowak będzie pierwsza. Dobra akcja, gol! Ależ to była fenomenalnie wyprowadzona kontra, tak naprawdę po błędzie gości. I Tomasz Nowak, a więc ten najbardziej doświadczony zawodnik rekordu, daje prowadzenie gospodarzom. Zobaczymy, jak teraz poradzą sobie z tą akcją goście. Sobczak bardzo chce naprawić ten swój błąd i tutaj widać, że z Patrykiem Kusztalem będzie często rozgrywał piłkę. Jest strzał Zagłębia. Jeszcze nie koniec tej akcji. Kizyma, rozegranie z Dudzińskim. Jeszcze Lubinianie, będzie okazja, no to prosiło się, żeby prawą nogą Kamil Sobczak uderzał tę piłkę. Nie ma faulu teraz na Sobczaku. Piłka do środka, Tomasz Nowak świetnie odwraca się z piłką w kierunku bramki rywala. Kapitalne podanie Jan Ciuczka, nie ma spalonego Ciuczka, zobaczmy, gol! 2-0, wykończył to po profesorsku młodzieżowiec rekordu. Świetne zagranie Tomka Nowaka, no, profesorskie wręcz, prostopadłe zagranie pomiędzy obrońców. No i Jankowi Ciuczce nie pozostało nic innego, tylko wykorzystać tą sytuację 1-1, a nie zawsze się mu to zdarzało. Świetna próba indywidualnego rozegrania akcji przez Tomka Nowaka, świetnie wbiegł w pole karne. Przerwę ci, bo Szczepan Mucha, teraz Szymański znów do Ciuczki, Ciuczka do Muchy, Mucha był bardzo blisko. Bramki numer 3 dla rekordu, świetna akcja znów rekordzistów. Sobczak znów w polu karnym i znów decydujące to, jak przyjął sobie piłkę ofensywnie grający pomocnik Zagłębia Lubin. Oj, teraz Żertka, przepraszam, Żołna z problemami. Jest okazja na strzał i właśnie Żertka musiał się wykazać. Jest dośrodkowanie, tutaj mocno, mocno walczył o pozycję Milan Posmyk. Jest uderzenie, świetny strzał i dobra interwencja Żertki. Strzelał Kamil Sobczak. I w tym momencie mamy ostatni gwizdek sędziego w pierwszej części. Rekord po bramkach Tomasza Nowaka, a także Jana Ciuczki prowadzi 2-0. Rekord był konkretniejszy. Kowalczyk do przodu, Ciuczka wybija na mu piłka, obok niego był Mucha. Teraz chyba było też z kolei zagranie ręką Wojciecha Galasa, ale gramy dalej. Jest dośrodkowanie, gol, nie ma bramki. Ciuczka miał okazję, ale i tak był na pozycji spalonej. Wydaje się, że był tutaj patrząc na powtórkę. Świetnie również tam wbiegał Kareta, tak, w tą przestrzeń, czy to był Madzia bodajże, więc ten zawodnik na pewno nie był na pozycji spalonej. Dobra akcja z lewej strony, jest dośrodkowanie, gdzie jest piłka, jeszcze uderzenie, z tego co widzę chyba Czuban będzie tym zawodnikiem, który za moment wejdzie na boisko, napastnik. Numer 17, a więc tak, Błażej Czuban, rocznik 2001, tymczasem mamy Jana Ciuczkę i mamy trzeciego gola w tym meczu, a drugiego tego młodego napastnika, świetnie poszedł na tę piłkę. Jan Ciuczka. Tak, nie udało się 2 minuty temu, a tym razem skutecznie. No ma ten chłopak instynkt, trochę nosa i fajnie, że otworzył się tak w tym dzisiejszym spotkaniu. Stracili 3 bramki, a wcale nie wynika z gry, że aż tak odstają tak od przeciwników. Jest szansa, Kłódka w polu karnym, zobaczmy Kłódka, a zobacz jaka piłka jest przewrotna, mógł być rzut karny, teraz jest gol, jest dobre zagranie i mamy już tylko 1-3, zdobywcą bramki Patryk Kusztal, jeszcze nie powiedziałem, że wcześniej boisko opuścił Wojciech Galas, a więc postawił na ofensywę szkoleniowiec gości i już tak szybko przynosi to efekt, dobry strzał, tam też był zasłonienie Żertka, kilku zawodników, rekord był ustawionych na linii strzału. Nie ilość obrońców, ale ich ustawienie i zachowanie decyduje. Widzieliśmy 7 zawodników rekordu ustawionych w swoim polu karnym. I teraz szansa, gol! Komita. Mamy hat-trick, Jan Ciuczka.
No, ma dzisiaj smykałe do zdobywania bramek. Jest dobrze usposobiony. Brawo, 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 rekord. Mamy 4-1. To jest jego dzień. A z tego, co widziałem, jest na trybunach ojciec i chyba brat także, tak? Tak, tak. Młodszy brat grający także w piłkę. No i mamy stały fragment gry. Piłka dokręcona do bramki, jest szansa, jest gol! Błażej Czuban zdobywcą bramki. No. Tak, tak, mamy bramki, mamy słońce, no świetnie, świetnie. Zupełnie sam był Błażej Czuban w tej sytuacji, to trzeba też powiedzieć. Tata Nowak. Popatrzmy. 79. minuta spotkania, wygrywają walkę o górną piłkę zawodnicy Zagłębia, ale ta trafia. Piłka z powrotem do Nowaka. Teraz jesteśmy już w polu karnym. Dobra akcja Szymańskiego. Jeszcze jedno uderzenie zablokowane. Dobra akcja. No pokazał się wreszcie, można powiedzieć, tak. Szymon Szymański. Twarkowski. Dobre uderzenie. Jeszcze piłka wpuszczona w kozioł. Wypuszcza Furtak, ale jest ta druga interwencja, a był tam już blisko. Jan Ciuczka bardzo dobrze. Też napastnik zachował się, że szedł w ciemno na tę piłkę. Dudziński. Daniel Dudziński strzela głową. Właśnie Chmarek. Adamski. Oj, teraz błąd. Popatrzmy. Siga wzdłuż bramki. W dobrym humorze trener Dariusz Mrużek. W dobrym humorze. Myślę, że znacznie lepszym niż w drodze powrotnej z Wrocławia. A, zdecydowanie. W lepszym, w dobrym nastroju. Także kibice rekordu, bo rekord dzisiaj. 4-2 wygrywa z Zagłębiem 2 Lubin.